Witam Was bardzo serdecznie, Vincent z tej strony Portal MMO Vault, a to jest drugi odcinek Guild Wars 2 z lokacji, w której obecnie się znajdujemy oczywiście, bo łącznie to już jest odcinek dobijający do numeru 70. I teraz tak, idziemy w nieznany teren, który jeszcze nie jest odkryty. Na pewno z tego co widać na mapie, gdzieś tu powinno być przejście do tego skill pointa. Również jak widać, jest tu również nieodkryty waypoint. Czyli sporo rzeczy. Trochę cofamy się, ale warto to zrobić, gdyż będziemy mieli to już odfajkowane i dzięki temu będziemy mogli wyruszyć dalej na wschód mapy. A ja widzę, że wejście do skill challenge będzie w tej oto jaskini, pełnej troli jaskiniowych. Najpierw jednak z wargiem trzeba sobie poradzić. Ciekawe, czy trole pewnie będą się regenerować, założę się. Nie. Regenerować się nie regenerują, ale za to mają paskudną umiejętność przewracającą przeciwników. Bardzo tego nie lubię, ale kurde, no mój misiek jest po prostu strasznie słaby, jeżeli chodzi o trzymanie agro. To mnie zaczyna martwić. Ja jednak chyba będę walczył z tymi trollami łukiem. Tam widzę w głębi majaczy weteran. To może być ciężki pojedynek. Na pewno będę musiał wszystkie cooldowny przetracić, aby go pokonać, gdyż nie są to łatwi do pokonania przeciwnicy. W przerwie pomiędzy odcinkami dzisiejszym a wczorajszym zakupiłem kolejny Cultural Armor. Część, dokładnie kupiłem rękawiczki. Teraz moim celem jest zebranie 60 sreber, aby móc kupić spodnie. O kurde. Tu jest naprawdę ciekawie. To będzie dosyć trudne do wyczyszczenia. Tam jeszcze łzy są. Kolejny cave troll. Ja pierniczę. Ciekawe, czy walka, czy skill challenge to będzie walka. Czy tak zwany commune, czyli sprzężenie się z punktem mocy i tak dalej. Czy inna jakaś pierdółka, na przykład wypicie jakiegoś syfu, czy zjedzenie jakiegoś mięsa, bo takie również były. Kurde, ten weteran się rusza. Ciekawe, czy będę w stanie go ominąć. To by mnie urządzało, ależ ten aue czar trolla dosyć szybko reaguje. O, jakiś lag. Dziwny. Mi by najbardziej pasowało go zabić. Dobra, cooldowny zeszły, misiek jest cały. Jedziemy. Nie ma co, na pełnej dopałce. Albo się uda, albo się nie uda. Ale zresztą czemu miałoby się nie udać? Chyba, że nagle jakiś respawn się pojawi z tyłu innych troli, to wtedy może być dopiero niebezpiecznie. Misiek póki co trzyma to agro, ale właśnie je stracił. Troll już idzie do mnie. Dobra, spadaj gościu do tyłu. Na czas cooldownów przełączę się na topory. Ja pierniczę. Stun. W takim momencie to nie jest zbyt dobre. No i dobra, teraz go już pojadę. A z tyłu proszę, już respawn tych troli, których ubiłem. Także, no, jeżeli ktoś ma słaby DPS, to raczej wątpliwa sprawa, aby był w stanie tutaj bardzo szybko wszystko wyczyścić. Najgorsze, ja pierniczę, tutaj już też jest respawn. To tu trzy. O kurde, jeszcze zagrował się. Weteran łzy jeszcze jest. Ja pierniczę. Ale tutaj się dzieje. I to przy jednym punkcie. No to raczej na pewno nie zrobię tej krainy w 5 odcinkach, bo jeżeli tyle rzeczy jest tutaj do wybicia, no to to trwa. O, i proszę, weteran. Jezu. Jezu. Z tyłu jeszcze jakiś mnie atakuje. O Boże. Ale wdupiłem to. Dobra,
Wolę wybić zwykłego. Co to tak strzela? O ja pierdziela. Pet is mortally wounded, ja wiem o tym. Dobra, chodźmy tu. Tutaj nie było nikogo innego oprócz tego weterana. No i cóż, pozostaje nam walka. Aha, Pet jest już śmiertelnie ranny, czyli ogólnie szlak go trafił. No to to nie jest dobra wiadomość. Najlepiej by było teraz na chwilę paść. A i niepotrzebnie tego mobka z tego drugiego zabiłem. Na szczęście ten jakoś, przynajmniej na razie, nie prezentuje jakiegoś zbyt dużych obrażeń. Także być może będę w stanie go pokonać. Jeszcze się trochę dopalę. Nałożę mu trochę kondycji. Z toporów. Powinno być dobrze. Powinno mi się udać go zabić. Leczenie jest bardzo ważne. Ale same krytyki teraz wyłapał. Do ilu dojdzie? 628. A, muszę przestać korzystać z tego czaru. On niepotrzebnie go... Znaczy strzału, który odpycha. Niepotrzebnie tracę tylko zasięg. Mam tylko nadzieję, że ten gościu nie będzie miał zbyt długiego respawnu, bo z tym robocikiem wydaje mi się, że ja będę musiał walczyć. To jest jakiś US Analyzer XH i jakieś tam cyferki. Okej, okay. Weteran padł. Zostawił coś nawet. Co ty tutaj masz? Aha, czyli tak jak mówiłem. Mam buteleczkę i to wszystko. Zamieniło mnie w uza. I to jest cała zabawa tutaj. Kurde, no i cóż, teraz będę musiał wybiec stąd, omijając te wszystkie moby. O kurde, weteran. Weteran? Ja pierniczę. Stun? Od kogo? Muszę stąd wybiec, gdyż nie opłaca mi się teleportować do jakiegoś nieznanego, do znanego już wcześniej waypointu, ponieważ tu, o, w tym miejscu majaczy, o, już tam nawet widać na horyzoncie waypoint, który chcę zaznaczyć, i to będzie maksymalnie wysunięty waypoint na północnym zachodzie tej mapy. Reszta to już będzie czysty fan, jeżeli chodzi o odkrywanie wschodu tej krainy bez żadnego cofania się. Dobra, mamy odkryte 20% mapy dokładnie. No i cóż, teleportujemy się do tego waypointu. No i udamy się centralnie na wschód. Zaznaczyć waypoint, który był przez chwilę widoczny na minimapie. Mam nadzieję, że on się pojawi na nowo. On był gdzieś tam. O, to pewnie będzie w tym mieście. 20% mapy, to jest drugi odcinek. No, można powiedzieć, że może i się... Nie, no zobaczymy. Nie obiecuję, czy w 5 odcinkach się zmieszczę. Najwyżej spędzimy cały tydzień w tej oto krainie. Czemu by nie? O, jest waypoint. Jednak jest obok tej lokacji. Ale ja bym tam, jakbym był twórcą, to na tej płonącej wieży zrobiłbym punkt widokowy. A, tam w ogóle się odbywa jakiś meta-event na 29 poziom. Także weźmiemy w nim udział. Proszę bardzo, jeszcze walka z weteranem. Kaj, niepotrzebnie zmieniłem broń. Jest tu kilku graczy, co prawda martwych. No ale pomożemy im teraz, to już nie będzie żaden problem. A nie, już się powskrzeszali. Co od razu widać, jak wpływa na weteranów. Dobra, wskrześmy jeszcze guardów. Zawsze to jest jakaś pomoc w walce. A, musimy przejmować poszczególne części mapy. Nie mapy, tylko miasta, przepraszam. Na to wygląda. Obecnie zajmujemy się północnym dziedzińcem. I to jest chyba ten tutaj rejon. Ktoś tu jeszcze jest martwy, żeby trzeba go było wskrzesić? Nie. A nie, już jest zdobyty. Dobra, no to w takim razie przesuwamy się na południe, do kolejnych obszarów miasta, które będzie trzeba zdobyć. O, to jest tutaj, też są weterani.
Dobra, wskrzeszamy. Tak, jest weteran, jest również zwykły. Ale graczy jest full, to my się zajmiemy wskrzeszaniem. Tym bardziej, że to nam nabija serducho, które gdzieś tutaj jest nieopodal. W tym mieście. Także upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, jak to się mówi. A to bardzo dobrze, bo to jest zawsze oszczędność czasu. Dobra, wszyscy wstali. Zaraz przejmiemy również i ten frag... O, tu jest waypoint, zaznaczmy go. 8 na 22. O, zbliżamy się powoli do połowy waypointów w tej lokacji. Dobra, przejęty, także idziemy do ostatniego... Do ostatniego miejsca, gdzie będą przeciwnicy. I to jest tutaj, ale tutaj wszyscy żyją, a pokazuje mi... Dwayna... A nie, 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 tam do góry ktoś mówi. Na taras Dwayny mamy się udać. A, tutaj są, sporo ich, dobra. Powybijamy, ilu się da na AOE. Przełączę się na łuk, może trochę tym... O, jest tu również jakiś czempion. No to na czempiona w takim razie do pałki idą. Kurde, kopię te dopałki straszliwie, bo w momencie, kiedy daję ten mój skill elitarny, to przecież to on mi przerywa w tym momencie o ten oto strzał, tą serię. Będę musiał trochę zmienić kolejność wciskania umiejętności. Dobra, powoli przejmujemy i ten dziedziniec. Czy to coś mi z tyłu atakuje? Tak. Mam nadzieję, że ktoś to zaraz przejmie. Wolę się skupić na czempionie. O, to będzie na pewno Gold Contribution. Za ten event. Czyli wpadnie kolejne solidne punkty do doświadczenia. Zauważyłem, że te poziomy zaczynają dużo szybciej się obecnie wbijać niż to było w początkowej fazie zabawy z Guild Wars 2. Także być może ArenaNet w pewnym momencie po prostu ta krzywa levelowania jest nieco inaczej rozwiązana niż w początkowych stadium. Może też dlatego tych map dla postaci 1.15 jest przecież full. No wiadomo, tyle ile raz, tyle to każda potrzebuje swoją lokację startową. I może też przez to tam zdobywanie tych poziomów doświadczenia jest trudniejsze. W tym momencie... O, jednak Silver Contribution. W tym momencie idzie to bardzo szybko. Przed chwilą zdobyłem poziom, a mam już prawie 3 kolejne kratki nabite. To dużo. Dla mnie to jest bardzo dużo. Aha, tutaj jest jakieś głupie serduszko pokroju handlu i zajmuj się jakimiś pierdołami niezwiązanymi z walką. To jest... O, z tym na pewno trzeba pogadać. Nie? Dobra. Muszę podnieść ich morale? W jaki sposób? Okej, okazało się, że jednym ze sposobów na podbicie tego eventu jest walka z tymi weteranami na arenie. Nabija to najwięcej paska. No i dokładnie to będę wykonywał. Jeszcze walka z jednym nie czeka. Nie różni się ona niczym od typowej walki z weteranem. Także ja w tym momencie ciacham również filmik... I widzimy się w momencie, kiedy będę starał się dojść do punktu widokowego w tej oto lokacji. Dobra, serducho wykonane, 4 z 11. W tej lokacji jest również punkt widokowy i chyba mam rację, czyżby on się znajdował na tej płonącej wieży? Nie, znajduje się tu na budynku. Także zaraz będzie trzeba wpaść na to, w jaki sposób tam się dostać. Zobaczmy. Punkt jest tam, tak żeby trzeba było na pewno skakać po domach. Trzeba znaleźć ewentualnie punkt zaczepienia, z którego można zacząć się wspinać.
Okej, okazuje się, że wędrówka do Waypointu była bardzo prosta. Wystarczyło wyjść z miasta, przejść do drugiego wejścia i to już jest wszystko, jeżeli chodzi o dojście do Waypointu. Żadnej tutaj komplikacji nie było. No najtrudniejsze było tak naprawdę zorientowanie się, że do miasta jest kilka dróg prowadzących i po prostu jedna z nich prowadzi na te wyższe partie, z których dostęp do punktu widokowego jest po prostu trywialny. Dobra, mamy to miasteczko w sumie ogarnięte. W takim razie wychodzimy na południe, gdyż tam czeka na nas skill point challenge. Może w końcu będzie to jakaś walka. No i na pewno też wydaje mi się, że tu musi być dziś jakiś waypoint albo coś innego do zaznaczenia, bo to jest skrawek mapy nieodkryty, a raczej w Guild Wars 2 nie ma tak, że bardzo długo nie ma żadnego waypointu. No i mam rację, dokładnie za tym mostem jest waypoint i tam również, z tego co pamiętam, tak, i tam jest również niezbadany przez nasz skill challenge, który zaraz pójdziemy wykonać w tym lesie, tym takim bagnie fajnym. Niestety z tego co widzę nie ma nic do wykonania chyba, albo nie mamy tej mapy po prostu odkrytej, to już to załatwimy. O, ładne bagna. Tylko nic z nich nie ma. No trudno. W takim razie wracamy, idziemy do skill challenge'a. Myślę, że będzie to już tym razem walka. Komiun na tak otwartym terenie raczej nie wchodzi w grę. Skill challenge, to jest jakiś seed w ogóle, nasion. Tak, walka. O, fuck. Dobra. Będzie się trzeba trochę pomęczyć z Oakheartami. Ja pierniczę. Trochę się wkopałem. Dobra, trzeba się ewidentnie dopalić i spróbuję na dopałce trochę toporami powalczyć. Nie Dira, fucking hell. Jakiegoś jelenia zaatakowałem, a tutaj trzeba walczyć z nieco poważniejszym przeciwnikiem. Na dopałce kondycje po prostu robią totalną miazgę, z tego co przed chwilą było widać. Ale również i ten weteran jest jakiś chyba słabszy. Może przy tym skill challenge tak jest, że to nie jest już, nie jest ten poziom co zwykły. Co zwykły weteran, gdyż ewidentnie dosyć łatwo i szybko poradziłem sobie z dwoma przecież dosyć solidnymi przeciwnikami, a także z weteranem. Na ogół jakieś kombinowanie było potrzebne, a tutaj nic, po prostu dopaliłem się na maksa i to wystarczyło. Gold Contribution, trzeci na 7 skill challenge załatwiony. No i spory skrawek tej mapy mamy już odkryty. W takim razie musimy wrócić na wschód, dokładnie mówiąc 29%. Tak się przedstawia nasza wędrówka po tej mapie. Tu jest punkt orientacyjny do zaznaczenia, także wskoczymy już na 30%. Raczej na pewno. Kolejne punkty doświadczenia wpadają. No a my lecimy w takim razie jeszcze bardziej na wschód. Jest tu waypoint, a tutaj odbijemy. Przez chwilę podziwiamy widoki, gdyż nie ma tutaj zbyt wielu, widzę, serduszek nigdzie. Także idziemy zaznaczyć przy dziku punkt orientacyjny, jakiś taki dziwny, i tego punktu tutaj nie ma. A to oznacza jedno. Ten punkt jest niżej. A to oznacza kolejne. Gdzieś tu jest wejście do jaskini. Dobra, idziemy najpierw zaznaczyć waypoint. A jaskinia, gdzie może być jaskinia? Jaskinia może być... to może być w ogóle pod wodą. Tam widać
taki teren wodny i to może być kolejny przesmyk, jaki należy pokonać wpław, aby dojść do jakiejś ukrytej części mapy. Tak mi się coś wydaje. Dobra, idziemy do... O kurde, tu nas atakują. Raptory. Eagle Raptors. A, nie ten skill. Dobra, teraz o to chodziło, żeby ich na AOE pojechać. No dobra. Czy ja tam widzę... Boże, myślałem, że to statek, a to takie olbrzymie... Tu jest statek, o kurde, jednak miałem rację. Skaucie, pokaż nam, co tu się w ogóle dzieje. O, jest serducho. Jest jakaś większa lokacja. Kolejny skaut. Aj, dobra, nic więcej nie pokażesz, także spadłowa. No dobra, tu biegniemy. Ja bym chciał się przede wszystkim tutaj dostać. Fajnie to wygląda. Czy tam jest waypoint? Tak, tam jest nawet waypoint. Firefly'e. Dosyć ciekawa lokacja pod kątem konstrukcji. To jest w ogóle miasto złożone ze statków. Bardzo podobne rozwiązanie jest w Lion's Ark. Dobra, waypoint zaznaczony i to jest jakieś wejście do czegoś, gdzie nie będziemy na razie wchodzić. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. Dobra, kolejny waypoint gdzie jest? Kolejny waypoint jest tutaj. Idziemy go zaznaczyć. Po drodze miniemy trochę rzeczy. Ja przede wszystkim będę chciał... A nie, ta mapa jest odkryta. Ona tak po prostu śmiesznie wygląda. Wykonamy również serducho, które jest w tym rejonie. Mam nadzieję, że to będzie serducho proste i przyjemne i nie wymagające noszenia żadnych głupot ani innych nudnych rzeczy. Tak by było najlepiej. Tu jest również punkt widokowy i kolejny scout. I tak zrobimy. Zrobimy takie małe kółeczko, aby odkryć wszystko, co w tym terenie, co w tym rejonie się znajduje. Teraz pójdziemy do scouta. Punkt widokowy jest... A punkt widokowy to jest tylko wspięcie się na jeden domek. Także niezbyt dużo. Dobra. Scout nam odsłoni kolejne rzeczy. Tak, i tu jest woda i na pewno będzie przesmyk do tego opuszczonego punktu orientacyjnego. O, właśnie. Skill challenge. Czyli również i tutaj, na tej mapie nie unikniemy walki pod wodą. Dobra, to jeszcze się zastanówmy tylko, w jaki sposób dojść do tego punktu widokowego. Ja już nawet widzę, jak będzie trzeba niestety się wspiąć i po tej rurze po prostu przebiec. I to będzie cała filozofia. Na czym polega serducho? Motywuj leniwych ogrodników. O mój Boże, to nie dla mnie takie rzeczy. Ja mogę ich, nie wiem, łukiem zastrzelić. Z łuku zastrzelić. A nie motywować do pracy. Daydreaming Farmer. I co to już? To będzie interesujące. Dobra, przede wszystkim trzeba wspiąć się na tą rurę. I w takim razie pójdziemy sobie na zakończenie prawie tego odcinka po drewnianej konstrukcji rurowej zaznaczyć punkt widokowy, a jednocześnie zobaczymy, jak wygląda kolejny punkt, gdzie jest waypoint majaczący tam na horyzoncie. Czy ja tu nie wskoczę? Czy bym musiał na to? Tak, ok, punkt widokowy. A no niestety jest on na wiochę. Wielki wiatrak, podwójny. Złożony w ogóle, żeby było śmiesznie, z masztów statków. Dlatego miałem wrażenie, że tak jakby w powietrzu przechylał się statek. Fajnie, fajnie to wygląda. 37% mapy załatwione i tu zostało tylko to jedno serducho. Mamy niszczyć tak. A, mamy waspy niszczyć. I motywować leniwych farmerów. Dobra, myślę, że tutaj nie będzie to zbyt długi i rozlazły event. No za waspy powiedzmy, że trochę
że trochę nam nabija. Tam był gdzieś leniwy farmer. Oj, również te robaki musimy wyciągać z ziemi. No, czyli taka typowa farmerska robota. Guild Wars 2, symulator farmy, prawie. No, gin, gin, gin. Dobra, prawie połowa. No nie no, 1/4, nie przesadzajmy. Ciekawe, ile nabija za tych... za motywowanie tych leniwców. Pewnie niewiele. O, całkiem sporo. Tu jest grab, którego również będziemy musieli wyplenić. Robactwo. No i trzeba znaleźć coś, co będzie... coś, co będzie nabijało najszybciej pasek. Zaraz zobaczymy. Za robala dostaliśmy... O, nie są to zbyt duże ilości. Daydreamer Farmer by się przydał. Lazy Farmer, o! Ale z nim nie mogę porozmawiać. A szkoda. To jak ja mam go zmotywować? Toporkiem przez łeb? Jeszcze jest walka z piratami. Ochrona tych farmerów przed najazdem piratów, ale jakoś nie widzę, aby coś takiego miało tutaj miejsce, także zajmę się wykańczaniem robali. O, i pół eventu. Pół eventu z głowy. Grab tail, czyli pewnie wyjdzie robal, czy nie wyjdzie? Nie. Wyszedł. Oj, to jakiś inny. Dobra. No to topory w ruch. Chyba dzięki temu, zaraz zobaczymy, czy jak wykonamy to serducho, dobijemy do 40% tej mapy. Jeżeli by się udało, to wtedy będę nadal w stanie trzymać się tego, co sobie w pewnym momencie założyłem, czyli żeby na daną krainę starać się zrobić w 5 odcinkach. Czyli każdy odcinek to średnio musiałoby być 20% mapy załatwionej. Zobaczymy, czy mi się to uda. Jeżeli nie, no to czasami po prostu będzie 6 odcinków. Oczywiście odcinki na YouTube w tym momencie będą dłuższe, ale nie będę się starał przekraczać mocno pół godziny, a wręcz będę robił wszystko, aby trzymać się bardziej ram czasowy, gdzieś 25 minut. Jeżeli mi się to uda, to super, jeżeli nie, no to zobaczę. Może zmienię po prostu moje podejście do nagrywania filmików z Guild Wars 2. Po prostu będzie ich nieco więcej na danej krainie. No a my w tym momencie strzałem w tego robaka wykończymy to serducho, które tak pilnie wykonujemy. I tak, 5 na 11, czyli serduszek praktycznie połowę mamy zaliczonej. 39%, czyli prawie. Spora część mapy odkryta. Nie jest tak źle, tu jest chyba w ogóle koniec tej mapy. Tak, dokładnie przy tym skill challenge'u. Nie jest źle, tu akurat udało się mieć sporo rzeczy zbitych w jedno miejsce. Także nie przedłużając, żegnam się z Wami. Do następnego odcinka z Guild Wars 2. Cześć!